Siemanko, witam wszystkich gorąco. Kontynuujemy naszą arenę. Jest 3-1 teraz w tym momencie szamanem. Talia, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jakie to karty były, to musi wejść do pierwszego materiału i wtedy zobaczycie pełen spis naszej talii. Ostatnio była dosyć ciekawa walka, bo niestety, ale taki mocny misplay popełniłem bodajże w walce z szamanem, chyba czy z magiem. Ale udało się wygrać. Następną także. Także jest ok. Chyba jest ok głośność. Myślę, że jest wszystko dobrze. No i dobra. Gramy teraz z panem Herbsmanem. Gramy z Herbsmanem i lecimy. Ja sobie wody naleję, bo mi się pić chce. Jest taki upał dzisiaj, że to jest coś niesamowitego. Dobry start. To chciałem powiedzieć, że jest dobry start. Teraz zobaczymy wszystko, czy to będzie taki zoo. Jak to będzie taki zoo? Tylko nie 1-3, proszę. No, to jest całkiem spoko. To jest całkiem spoko, tym bardziej, że mogę sobie rzucić pajączka. I teraz pajączek, jeżeli zostanie rozbity, tworzy mi dwie kreatury, które z totemem mają po 3 ataku. A nawet bym chciał, żeby mi to rozbił, żebym już w drugiej... O, właśnie. I zobaczymy, co on teraz zrobi. No ten pająk, tak. Ten pająk mi nie podoba się za bardzo. Ale zagrajmy taki totem. Zagrajmy taki totem i bijemy go w twarz. No bo co bym mógł zagrać? Tego? I wymienić się pająki? No nie, myślę, że to jest teraz jego inicjatywa. Strażnik spaczenia. Strażnik spaczenia. To będzie miało 4 ataku. To atakuje za 2. Czyli generalnie teraz... Jaki mam wybór? Wybór jest taki. Albo biję czarem i dobijam tym. A w następnym mam przeciążenie, mogę tylko za 3 coś rzucić. Albo rzucam murloka i się wymieniam. I zostaje mi goły totem. Zostanie mi goły totem. Dobra, zagrajmy tak. No szkoda, bo tu brakuje 1 ataku. Graj. Zniszczył sobie kryształ, także o tyle lepiej. Cóż wam powiem. Musimy tutaj pokazać klasę. Ach, fuck. Przekształconko. Ten totem i tak mi zginie. Chyba rzucę to i przekształci mi się do 3 i do 4. Bo rzucenie tego to jest trade 100% z jego strony. Myślę, że rzucę to i przekształcimy teraz. No, można uznać, że jest lepiej niż zagrałbym tego, bo mamy 3-3, także tutaj trade, natomiast to mi zostanie. Okej. Okay. O, i nawet broń kosztuje 2 mniej, czyli jakbym teraz dociągnął broń, to ją za 0 wyrzucę. To jest zawsze coś. Szatkownik. Szatkownik, no proszę. No to czekamy teraz. Może broń? Nie. Ale to jest super. This is super. Tylko teraz co zagramy? To... Możemy dociąg karty zrobić, bo na pewno chcę mu wyciszyć tego szatkownika. Tylko teraz się zastanawiam, czy wyciszyć i to... Nie. Zagrajmy tak. Zrobimy tak. I w ten sposób. Dobra. No i cóż, panie... Panie Warlocku, teraz twoja tura. Grobowy pająk. Okej, to jest spoko, bo zawsze jak ktoś rzuca grobowego pająka, to tak jakby ma bardzo wolną turę. Spoko. Zdecydowanie to będzie lepsze. To jest zdecydowanie lepsze. Niż ta 6. Chociaż gdybym to wyrzucił w następny jakaś konsekracja, to by było coś dobrego. No nic. No tutaj ma prosty trade.
Tylko zastanówmy się, co my jeszcze mamy w deku, czy my chcemy dociągać na obecną sytuację. No na razie nie, mamy coś, mamy Remuvala, ponieważ mamy Trzask, mamy też starszego. No, dużo możliwości, ziomek, dużo. Prawda jest moją tarczą. To jest bardzo niemiłe. To jest bardzo niemiłe. Nie chcę chyba dwa razy przeciążenia. Uderzyć w niego raz i drugim dobić. Z przeciążenia. Czy ja mogę broń dociągnąć? Mogę jugglery? Dobra, sprawdźmy to. Mocno się przeciążyłem na następną turę, niestety. Mocno się przeciążyłem. W następnej turze będziemy mieli 8 minus 3, czyli piąteczkę tylko możemy rzucić. Słabo. To teraz moja tura była słaba. No dobra. Jednak widzicie, jak się bierze takie tamty z boską tarczą, to to jednak robi swoje. Wyciągnijcie to! Wyciągnijcie to ze mnie! Dobra. Czwórka jest okej. Zagramy i zaatakujemy w tego, żeby on tego nie kombił tutaj w jakiś sposób dziwny. Bo to jest jednak, wiecie, jedyneczka, która wyskakuje i może być juggler, może być ten radny. Tutaj taki trejdzik. Kurde, nie mów, że on mi go ściągnie, on był bardzo ważną kartą. Ach, fuck. No to jesteśmy naprawdę w złej sytuacji. Jeszcze coś dorzuci. Zo. Normalne zo. No nic. Szóstka. Może konsekracja. Okej. Okay. Zmieniamy atak. I jedziemy. Proszę w to, proszę w to. Och, moja głowa. Co tu się wydarzyło? Ale by było pięknie, gdyby tego 4-1 zabił. O, grobowy pająk z grobowego pająka. No, ciężka sytuacja, powiem wam. Jest atak. Jest kolejny. Dociąg. No przydałby się, słuchajcie, bo w następnym mamy 10, przydałby się jakiś stronnik tak za 3. Za 3 many byłby spoko, ale widzę, że on tu grubo po prostu czyści. Gruby czyściciel z niego. No. To nie jest to, o czym marzyłem. Dzisiaj. Dobra. Ajajajajaj, taka arenka. A przeważnie tak jest, że jak nie nagrywam, tylko sobie streamujemy tak na luziku i sobie gram arenkę, to potem dobre wyniki wychodzą. A jak mówię, a teraz będę nagrywał. No i właśnie. Tak wyszło. Proszę bardzo, Majeksna. Bardzo dobre. Bardzo dobry dropik. Hopla. A to ciekawe. To ciekawe z jego strony. Nie wierzę. Co ten gość wyrabia z tymi kartami? Dobra, GG. Nie jestem w stanie już tu nic zrobić. On tutaj będzie to atakował, tego mi zamroził. Nic. Mogę tylko tak porobić. Największym problemem było to, że faktycznie nie wziąłem tych niszczycielskich żywiołów. Mogłem wtedy je wybrać. W momencie, gdy w ogóle tworzyłem talię. Także 3-1 w tym momencie jest. Zobaczymy. Chyba będzie 3-2 jednak. Ale nie zrobimy 3-3.
Obiecuję. Teraz postaram się zrobić 4. 4, 2. No jeszcze czekam. Może faktycznie nie będzie miał jakichś dobrych dropów. Na razie ma bardzo, bardzo super. On liczy. Liczyć potrafi. Co ciekawe, nie interesuje się pierw tym, co on znowu zrobi z nim. Naprawdę takie czary. Bardzo dobrą talię. Bardzo dobrą talię ma. I teraz jest problem, cokolwiek wyrzucę, to tak naprawdę to mi od razu zabija tą kreaturę. O właśnie. I super. No nie wierzę po prostu, no nie wierzę, no. Jeden banan poszedł w to, drugi w to. Koniec, moi drodzy. Żadnych szans. Żadnych. Okej, okay, to ja się lepiej poddam. Ja się lepiej poddam, bo to nie ma sensu. Postarajmy się teraz, postarajmy się skupić na następnej walce. Mamy 3-2. Gramy. Tyry, ty, 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 ty. Może teraz się w końcu coś uda tutaj ugrać. No i proszę, kim jest przeciwnik? Paladyn Dziba. Paladyn Dziba. Będę walczyć z honorem. Za zgładziciela. Juggler. Jest ok. W mojej talii generalnie mam tylko 3 karty za 1 many i jest to buff związany z totemami. Jest to Evolve i Earthshock, więc tak naprawdę te 3 karty na samym starcie nie są grywalne. No jeszcze Earthshock, ok. Earthshock może być, gdzieś tam wyciszyć, zabić kogoś, spoko, ale pozostałe 2 karty to dopiero gdy mam już zbudowany stół. To wtedy to faktycznie ma jakiś sens. Cóż teraz mi zrobisz? Kurde, szalony! Musimy go wyjaśnić. Come on, man! Come on, man! Pragnie go bić. Może być. Czy trafię, czy nie trafię? Myślę, że może być dobrze. Szkoda, że nie trafił. Byłby to pod pewny trade. A w takim wypadku teraz po jego stronie tura. No i twarz. No to teraz... no, słaba karta. Myślę, że tu musimy zadziałać w ten sposób. Trzask i tradzik. Żałuję. W sumie żałuję trochę, bo jednak w czwartej to mogłem zagrać, ale... Nie mam, przypominam, nie mam nic do czyszczenia stołu. Muszę to robić spelami i moimi stronnikami. Tu, 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 tu. W ogóle zauważyliście, że tutaj na tym... Jak to się nazywa? Kukła treningowa? Głowa jest tak wykonana, że wygląda jak cebula. Cebulowa głowa. Na kuń! I... Dupa. Następne jest przeciążenie 2, czyli 5. Mogę tylko 3 rzucić. Super tura dla mnie. Super tura, Dawid. Niestety. Jak tak będziemy grać, Dawidzie, to my nie przebijemy tych 3 wygranych. Tu misplay moim zdaniem. Mógł zaatakować tym 2-4 pierw totem. Dobrze. No i co? My teraz z mocarzykiem wchodzimy. 5-6. Spoko. To jest generalnie bardzo dobra karta. Jak ktoś będzie miał do wyboru, bierzcie to na arenę, bo jednak za 4 many macie na pewno stronnika... Na pewno stronnika 4-6, tak? 3-6 po wyciszeniu.
On na pewno dostanie 1 do 4. To jest bardzo dobre. Tylko, że jest przeciążenie oczywiście, nie? O matko i córko. No dobra. I teraz piątki nie możemy. Czwórkę. Graj. Przeciążyłem się co turę i jest to problem dla mnie. Niestety ta gra nie wygląda na taką, którą możemy ugrać. O, tym bardziej po wyrzuceniu tego. No deck, który został tutaj, moi drodzy, nam zaprezentowany, to deck, w którym tak naprawdę nie było żadnego heksa. Nie było heksa do wyboru. No wiecie, to jest tak jak mag bez polimorfii, też ma bardzo ciężko na arenie. Jeszcze znalazł jeden sekret. No nie wytrzymam z nim. Graj. Fajny tradzik ma, tym 4-1 w 6-4. Demona to ja żadnego na ręce nie mam. Ale jednak będzie tym 7-7 chyba chciał atakować w 3-4. Okej. Pozwól mi się zastanowić. No gościu, come on. Gościu, come on. My nie możemy tak długo czekać, stary, co ty to? Ja rozumiem, że są wakacje, jest wszystko okej. Luzik. Ale my tu chcemy grać. 5, dociąg. Dobra, to. Plus to. No, moi drodzy, lipa, ponieważ on ma 18, one off jest i już w tym momencie ma lital, 21 ataku ze stołu. Oh, fuck. To była taka arena, powiem, rozgrzewkowa. Arena rozgrzewkowa. Następna będzie dużo lepsza. Czekajcie, bo musimy teraz zobaczyć, jakie są nagrody. $30. Proszę bardzo. Czy będzie pakiet legendarny? Czuję, że będzie legenda. No co to przeczucie mnie zawiodło? Zawiodło mi przeczucie, ale jest istota z otchłani. W ogóle to jest bardzo dobra karta. Na szamanie ostatnio króluje. No i nic, moi drodzy, nie ma hajsu. Nie ma hajsu, nie będziemy wydawać prawdziwego. Więc czekamy, nabijemy sobie jakieś daily i oczywiście wrócimy. Generalnie chciałem jeszcze powiedzieć, wbijajcie też na live'y. Na live'ach sobie streamujemy i gramy. Jeżeli ktoś nie ma możliwości, to zawsze może zobaczyć to potem w archiwum na Twitchu. A na YouTubie, jeżeli coś trafi, to... Cóż... Może będę wszystko wrzucał, bo jak będę wrzucał tylko te areny, gdzie mi dobrze poszło, to będą spoilery, tak? Będziecie wiedzieli, że a to jak Bonkol wrzucił, to na pewno dobrze mu poszło, to już nuda. A tutaj taka niespodzianka. Miało być 12-1, a tu jest 3-3. Trzymajcie się, do zobaczenia, wszystkiego dobrego, pa pa!